pasy. Pasy! Antek! Umieram! Co jest? Wjechałabym do pustaków. Hejka, kochani, witam się z wami. Ja nie wiem, czy to nie ostatni vlog w moim YouTube'owym i prawdziwym życiu, kochani. Bo matka chyba dzisiaj umrze. Tak, umrze matka. Nie wiem, czy tu jest. Muszę coś kupić, jakiś uchwyt na ten aparat, żeby móc się do was odzywać z samochodu, kochani. Kochani, witam się z wami i żegnam w razie w. Nie no, z tego sobie żartów nie można robić. Jest środa, apogeum mojej choroby. Moje gardło ma w środku kluski jakieś. Tu mam klukę po prostu. Nie mogę nic przełknąć. Laura dawała w pióra tak. Ojojoj, w nocy, że to był jakiś szok. Odezwę się do was zaraz, bo jeszcze doprowadzimy do wypadku mojego aparatu. O, tutaj, co najwyżej, potrącimy wiatr. Pustki. Ja wyglądająca jak pustka. Zobaczcie, kochani, dostałam zaproszenie na uroczystość pasowania na przedszkolaka mojego syna. Takie ładne. Pytaliście, czy będę nagrywać coś na pasowaniu, ale no, kochani, raczej nie. Może jakieś tam pojedyncze ujęcia Antosia, no ze względu na inne dzieci, które tam będą. Nie wiem, postaram się nagrać na przykład, jak Antoś mówi wierszy, który ma linijkę, o ile go w ogóle powie. No i jakoś zamazać na przykład twarze dzieci czy coś, ale próbowałam ostatnio to zrobić i jakoś mi to nie wychodziło, ale coś pokombinujemy z jakimiś emotkami czy czymś i może mi się uda to zrobić. Środka wam też nie pokażę, ponieważ tam jest adres przedszkola, nazwa przedszkola, gdzie on to siedzi do przedszkola, no i z wiadomych względów bezpieczeństwa no nie będę udzielać takich informacji. Dobra, jadę do pobułeczki i jadę do domu, do mojej laluli. Ludzie, oto ja i zwłoki i pustostan mej duszy. Kupił bułki. Kupił sok z mandarynki z miąższem 100%. Taki soczek. I musiałam jeszcze czekać, bo przyjechał pan lodziarz z Ice Mastery, przedstawiciel. I idę do domu, idę walczyć z lalulą. Moje gardło widzicie, jak boli, nie widzicie. Masakra, idę, bo nie dość, że chora, to jeszcze ubrała się w polarka, a trochę piździ. To znaczy trochę jest zimno. Trochę jest zimno. Jeszcze zaczął tak kropić, ale już chyba nie kropi, bo... Moja starość, nie radość. Młodość, nie wieczność. Kiedy to było? Kiedy człowiek był młody, silny, na disk. O! Na diskioteki jeździł. Jezu, ja mam dopiero 29 lat. Żartuję sobie oczywiście. Ale ogólnie to powiem wam, że kiedyś zastanawiałam się, Jezu, jak ci moi rodzice, jak może im się nie chcieć iść na dyskotekę, do klubu, podęsić. Teraz ich rozumiem. A jestem dużo młodsza niż oni wtedy. Ale poszłabym. Idę na wesele. Teraz dam sobie tak czadu. Matka wariatka. Hashtag matka wariatka. Będzie się działo. Nie pytajcie mnie, czy nagram vloga na weselu, bo nie wiem. Chyba nie. Nie wiem. Może jakieś tam urywki. Ale idę się bawić, a nie nagrywać. Ale coś nagram. Mm-mm.
Kochani, w ostatnim filmie powiedziałam wam, że powiem wam coś więcej na temat produktów Olaplex. Pokazywałam wam już je. Mówiłam w ostatnim vlogu, co do czego służy, że jest szampon, odżywka i taka kuracja. I kochani, ja nie będę przedłużać, ponieważ stwierdziłam, że może nie każdy tego interesuje ten temat. Ale jeżeli was temat zaciekawił, to ja postanowiłam, że nagram odrębny filmik poświęcony stricte tej kuracji. Taki testowy filmik, w którym na przykład wypielęgnuję swoje włosy tymi produktami, które używam do tej pory na co dzień, i pokażę wam, jak to wygląda. Sprawdzę później znowu. Użyję do pielęgnacji swoich włosów właśnie produktów Olaplex. I no i pokażę wam efekt po tych produktach, tam po jednym razie i tak dalej, opowiem wam o moich wrażeniach i tak dalej, jak się moje włosy zachowują, czy polecam, czy nie polecam, bo na razie nie mogę wam polecić czegoś, czego jeszcze nie przetestowałam, ale wierzę, że to działa, chcę wierzyć, bo no, moje włosy tego potrzebują wiary. Ja wam podam linki bo produkty Olaplex dostępne są w salonach fryzjerskich i na dole znajdziecie dwa linki, w których znajdziecie adresy tych salonów, w których właśnie możecie dostać produkty Olaplex, oryginalne produkty Olaplex, no bo żeby po prostu... Bo wiemy dobrze, że na rynku jest mega, mega dużo podróbek, dlatego no, warto udać się, myślę, po takie produkty albo do jakichś sprawdzonych sklepów, albo, albo właśnie do salonu fryzjerskiego. Ja zazwyczaj właśnie produkty fryzjerskie i takie droższe kosmetyki to albo kupuję, wiecie, w takich drogeriach raczej nie kupuję w internecie, albo właśnie do włosów to w salonach fryzjerskich, bo tak to trochę boję się jednak podróbek, ale moje gardło po prostu nie daje rady, widzicie, bo jestem przeziębiona i ogólnie rzecz biorąc te produkty, ta kuracja ma odbudować wewnętrzną strukturę waszych włosów i podnieść poziom ich nawilżenia. Także mam nadzieję, że to zostanie spełnione. Dobra, nie będę przedłużać na ten temat, tylko po prostu czekajcie, jeżeli macie ochotę, to taki film niedługo pojawi się na kanale, ale myślę, że muszę wyzdrowieć. Muszę wyzdrowieć. No i co, kochani? To by było na tyle na razie. Laura śpi. Zasnęła sobie. A ja muszę sobie tu ogarnąć, jak zwykle, w miarę możliwości. I odesłać się do was później. Kto to jest? Lucia się obudziła. Kochani, ja sobie ogarnęłam. Nie umyłam tylko podłóg, ale to tam szczegół. Umyjemy. Chciałam się odnieść do tego teraz, jak jest Lalunia. Bo czasami jak na przykład Antosia nie ma w vlogu, czy Laurki nie ma. Widzicie, Antosia jest dość mało we vlogach, choć staram się, żeby był, ale on po prostu czasami nie chce być we vlogach. Tak samo czasami Laurka sobie leży, coś tam robi. Po co mam mi cały czas machać tym aparatem, tą kamerą przed oczami? A to ja tworzę ten kanał i to jest... I może kiedyś moje dzieci też będą miały swój kanał, jak to polubią. Staram się wam pokazywać dzieci jak najwięcej, no ale czasami, no nie wymagajcie ode mnie tego, że ja cały czas będę wisieć nad dziećmi z tym aparatem, prawda? Antoś wręcz czasami ucieka przed kamerą. Ostatnim vlogu, w którym był, no to aż miał parcie takie, żeby być, a są dni, że on nie chce po prostu, nie chce powiedzieć nawet hej, cześć i tak dalej. Ma 3 latka, ma już powoli swoje zdanie, za to Lalula chętnie wam coś poopowiada. Hejka, to ja, Lalunia, moja mała Culunia, moja mała. Luśka cały czas patrzy na swoją bluzkę, na rękawy, bo jej się podobają te gwiazdki, co?
Takie masz gwiazdki na rączce. No. No tak. Takie. Moja. Malusia. I powiem wam, że Lusia daje w palnik. O, zobaczcie, jak siada. O, i bam. Daje w palnik ostatnio. Nieodkładalna jest, kocha mamunię swoją. No, trochę się popsuła. To zobaczcie nawet na to. Przyniosłam wózek na górę, teraz jak spała po południu, bo na dole moja mama coś tam robiła i za każdym szelestem po prostu Luśka aż podskakiwała w wózku. No niestety tak czujnie śpi, mimo że nigdy nie była uczona czujnego spania. Ci, którzy są z nami, odkąd byliśmy w Norwegii, przecież ona, myśmy w tym samym pokoju urzędowali, czasami leciała telewizja, czy Antek bajkę oglądał, czy Antek wysypywał klocki, ona spała w tym pokoju i nie była nigdy nauczona w ciszy. Dopiero później, gdy zrobiła się bardziej czujna, wynieśliśmy ją do pokoju obok, ale to było słychać. A teraz no po prostu nie da się. Ale śpi długo. Spała 2 godziny ponad. Ponad i później pójdziemy jeszcze raz na drzemkę, bo wczoraj miałam problem. Zasnęła mi o godzinie 17 i o Jezu, dopiero o 21 padli, a ja po prostu Antek padł w tym kokonie. I wyciągnęłam Luśce kokon z łóżeczka, na razie póki się tak rzuca i śpi niespokojnie, bo ma większy zakres ruchu i jest jej wygodniej. No zobaczcie, co ona robi, ona chce zejść. Chcesz zejść z mamy? Zobaczcie, jaka już duża dziewczyna. W ogóle tyle rzeczy na 74, co mamy, jest na nią małe. Bodziaki na 68T jeszcze się zapinają. Jeszcze się zapinają, ale no z Pepko rzeczy muszę kupować rozmiar większy, ale teraz jej kupiłam na 74 spodnie z Pepko, ale są dobre. Także no jak pojedziemy na galerię, to na przykład Zarka to 80 albo lepiej, bo ona jest tłuściutka. Chciałabym jej takie fajne ogrodniczki kupić. Maruda, Maruda. Dobra, my schodzimy na dół, Laurka zjadła, za chwilę dostanie obiadek, ale to tak za pół godzinki, a mama idzie powieść firankę babci, wczoraj zasłonki, dzisiaj firankę i o telefon, o jasne, jasne, no, zobaczcie, to już się człowiek z tym rodzi chyba w tych czasach, ale to nie jest do mumlania, bo mój obiektyw też chciałaś wczoraj mumlać. Nie! Fuj, telefon to jest taka brudna rzecz, Lusia. Mama ci nie żałuje, ale... Dobra. I matka coś musi zrobić z brwiami i w ogóle, żeby się lepiej poczuć, a troszeczkę się lepiej czuję. Wypiłam sobie ciepłą herbatkę i nie boli mnie tak głowa, ale zawsze najgorsze jest na wieczór i rano, Jezu, rano była tragedia. Dobra, idziemy i sobie posiedzimy i pójdziemy też na spacerek. A coś porobimy. Wyszłyśmy sobie na podwórko, wyszłam w krótkim rękawku, ale jednak szału nie ma. Laurka jest w bodziaku i przykryłam ją tylko kocykiem, bo znowu nie ma jakoś bardzo zimno, będę ją obserwować. Nie chcę jej przegrzewać też. No i pospacerujemy sobie. Powiem wam, że mam problemy. Ostatnio tak mnie trochę wysypuje, ale myślę, że to jest ten okres, taki okres, taki, co miałabym mieć okres, co miałabym mieć miesiączkę. I ten, ale powiem wam, że no sama widzę, że kiepsko wyglądam, że ten, ale dzisiaj coś dla siebie zrobię. Zrobię sobie brwi na pewno, bo mam już tragiczne po prostu. Tragiczne. A w poniedziałek mąż wraca, więc trzeba się trochę odtuningować. Dzwonił do mnie pytać się, jak się czuję na przerwie. Aż się tak trochę przestraszyłam. Kto dzwoni, czy coś się stało, czy to. Ale był zadzwonić. Mówi, że musi zaplusować, bo wraca. Mówię, że jak wyjeżdża, to zawsze ma czystą kartę. Ale powiem wam, że rozmawiałam z nim o tych 10 tysiącach subskrypcji i jak on się na to zapatruje, że będzie vlogował, a i tak widzę, że tak dość spoko do tego podchodzi, także zobaczymy. Dobra, dobra, nie będziecie patrzeć na takiego mapeta. Lusia dostała taką piękną zabaweczkę od mojego brata i jego żony. Bardzo dziękujemy.
jeszcze dostała jedną, ale jej tu nie mamy. Takie piękne prezenty dzieciaczki od wujka i cioci podostawały, tak? No zobaczcie, jak ona ładnie patrzy. Kochani, spacerujemy sobie. Jest przepiękna pogoda i tak sobie przypomniałam, bo niedługo mamy święto zmarłych. Pamiętam, jak Antoś miał niespełna 2 miesiące w święto zmarłych, bo on jest z 11 września. To 1 listopada miał niecałe 2 miesiące, 10 dni mu brakowało. I pamiętam, jak szliśmy sobie właśnie tą drogą spacerkiem na cmentarz z mężem. Była też taka piękna pogoda wtedy. W 2015 roku też była taka piękna pogoda i to 1 listopada, no może troszeczkę chłodniej, bo pamiętam, że chyba mieliśmy na sobie jakieś płaszczyki, ale było przyjemnie spacerować, było bardzo ładnie, także takie wspomnienie mnie naszło. Lusi się zasnęło z herbatką w rączce, może i ją zabierzemy tak delikatnie. Kochani, przyszłam sobie i tak chciałam się do was z czymś rzucić, bo ostatnio dużo dość o tym myślę i kochani, tak daję dziecku słodycze, wiem, ale naprawdę robię to z rozwagą i naprawdę robię to w jak najmniejszych ograniczonych ilościach i dlatego tym bardziej powinnam myśleć o tym, żeby nie zacukrzać swojego dziecka, ale nieprawdopodobne jest to, z jaką premedytacją, bez skrupułów, przemysł spożywczy uzależnia nas od cukru. Uzależnia. My jesteśmy już społeczeństwem uzależnionym od cukru. Choć nawet czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy i zwłaszcza nasze dzieci, bo ja już tu nie mówię o nas, ale produkty takie, wiecie, przeznaczone dla dzieci, full zdrowe, bez konserwantów i tak dalej, bez sztucznych barwników, jakie są zacukrzone, to nawet te konserwanty są czasami lepsze, bo jeżeli w czymś jest woda, to gdy to stoi, to po prostu w tej wodzie chyba no, mnożą się bakterie i tak dalej, więc może te konserwanty nie są nawet tak złe, jak ten cukier w tych produktach. No ale pomijając to, najlepiej by było wszystko robić swoje na bieżąco i nie kupować tej chemii, bo jesteśmy faszerowani chemią, zacukrzoną, zasoloną i tak dalej. Ale powiem wam, że spożywczy przemysł i ta półka taka dziecięca właśnie, no to jest paranoja. Sięgnęłam raz po serki dla małej i kupiłam je, bo skład sprawdziłam dopiero w domu i ja je zjadłam z musli. Jak zobaczyłam, ile takie przeznaczone od 6 miesiąca życia, jak zobaczyłam, ile w nich jest cukru, to myślałam, że padnę. A już nie wspomnę o tym, że ostatnio byłam z Antosiem w sklepie i Antoś chciał kakałko. On w Norwegii czasami pił kakałko, mieliśmy takie to zwykłe kakao. No i przyjechałam i mieliśmy też taką małą paczkę tego z króliczkiem, nie będę tu robić, wiecie w ogóle, o które kakao chodzi, więc nie będę rzucać tu nazwami. I stały 2 kaka, jedno z misiem, drugie z króliczkiem. No i tak mówię, no to jest dla dzieci. Wzięłam to do ręki i jak zobaczyłam na jednym z nich, niewiele się różniło, tam chyba 1 gram, 2 gramami różnica była, że na 100 gram produktu 78 gram to jest cukier. To padłam. To jakim prawem to jest nazywane w ogóle kakaem, jak to jest paczka cukru zabarwiona na kakao. Myślałam, że padnę. Od razu wzięłam Deco Moreno, to z wiatraczkiem takie, i robię mu samo kakao, no bo to jest przecież straszne. To, co, jeżeli wasze dzieci piją to kakao, to ja też to nieraz piłam. To jest najlepsze, jak wiecie, jeszcze byłam nieświadoma. Chociaż mama, jak ostatnio właśnie z nią rozmawiam, to mówiła, że ona nam robiła to zwykłe kakao.
Chyba, że tam mój tato pracował na kopalni i często właśnie w paczkach dla dzieci były te kaka, to po dwie nawet paczki, mówi, to miała 6 paczek tego. Ta szklanka, którą wypije dziecko, to jest wypełniona cukrem, a nie rozpuszczonym w mleku. Straszne. Dlatego trzeba uważać i ja naprawdę jadę na zakupy i spędzam na nich pół dnia, bo muszę przeczytać każdą ulotkę. I wiecie co, jakby przyszło do rzeczy, to nie powinnam kupić praktycznie nic, poza na przykład warzywami, owocami, które też czasami nie są owocami. Kupiłam ostatnio śliwki, takie wiecie, te większe, żeby was nie oszukać, miesiąc na bank leżą w lodówce. Jakie były, takie są. Czysta natura. Masakra. Także najlepiej kupić owoc, położyć go i czekać, czy z nim się coś stanie, czy się z nim nic nie stanie przez dłuższy czas. I dopiero wtedy. Albo pojechać i kupić jeszcze raz, albo wyrzucić i już do tego plastiku nie wracać. Luśka się obudziła. Ale zaraz muszę jechać po Antka. Pryszczata. Antoś się bawi, ja mam taki bagan w kuchni. Mieszka bawi się książką i zaczęliśmy rozwiązywać te zadania dla przedszkolaka. Zaraz wam pokażę. Widzicie? Zobaczcie, jak Antoś to ładnie połączył. Ślicznie. W tą stronę już mu trochę nie wyszło, w tą też, a w tą już mu się w ogóle nie chciało. Tutaj zrobił szlak. Luśka, to nie jest twoje. I co jeszcze? I tutaj zarysował literkę A. Ta mu najlepiej wyszła. No i tutaj zamalowywał łapki z nazwami, w których widział literkę A. I powiem wam, że bardzo ładnie sobie poradził. I zobaczcie, jak ładnie pokolorował Marszala. No a tu mu się już nie chciało działać. Tu też ładnie zrobił. I w niczym nie musiałam mu pomóc. Wszystko wiedział. Ej, powiedz, co mam. Zdolny jest Antoś. Co robisz? A tej, co się dzieje? Co ci się, Lucha, dzieje? Tak cię męczą te zęby, czy co? Bo tak, nie wiem, pożerałabyś wszystko. Baw się tą książeczką. O, o. Pokazać ci obrazek. Co, kochanie? Chodź się z tobą bawić? Dobra. Idę się z Antosiem bawić. Tylko co my zrobimy z Krystyną? O, to jest pytanie. Nie jedziemy. Ja dostałam taką mini spychacz. Ty nie będziesz pichać, tylko ja mam pichać. A to też jest spychacz. Zobacz, też ma taką łyżkę. Nie ma. No, to jest też spychacz. To nie ma tej takiej... Ma, zobacz. Nie ma takiej dużej łyżki. Dużej nie, ale ma małą. Do małych, nie wiem, kamieni i tak dalej. Widzisz? A to się da opuścić tak do ziemi? Chyba nie. Się da, nie. Co spychamy? Ciebie. O, jaka duża przegroda. Cześć. Cześć. Ale jesteś duży spychacz. A cię zepchnę. Jestem mały. Nie, jestem mały. Nie rób mi tak. O, jakie ty masz guziczki. Mały, ja jestem mały. A jakiego masz wielkiego kierowcę. Zobaczcie. Kierowca bombowca. A ty? Ty byś się z bratem pobawiła, co? O, madre. Madre zaraz padnie. Ej, madre, mamo. Ale ładnie tańcz, a nie tak jak tańczyłeś. A ty tam.
No tańcz tu, no tak jak tańczyłeś przedtem, a nie. Ładnie tańcz. Taniec. Do imponowania. Ja chcę robić. Przewracasz. Wracasz. Spadniesz. Już. Lusiu, idź. Idź. Co ty to robisz? Pani doktor. Nie daj goryla na główkę, ej! Ej, bo i dziubniesz słoniem do oka. Słoniem? No. Zobaczcie, jak Antek bawi się klockami. W pudełku siedzi. I ogólnie to nie możesz zdecydować, co robić. Lusia sobie leży, widać. Musiałam rozebrać kołderkę, bo się jej ulało. Zresztą, tak, złapała nóżkę, łapie nóżkę Lusia. Od 15 albo od 14, jakoś tak, łapie Lusia nóżki. Ała, Antoś, dlaczego się tak denerwujesz? Co ty robisz? Czemu? A ja już marzę, żeby poszli spać. Już Laura jest ogarnięta. Antoś też już jest w piżamce okąpany. A ja zaraz dostanę szału, bo ja będę to pewnie sprzątać. Antoś, pomożesz to mamie? Pomożesz to mamie potem posprzątać? To znaczy mama tobie pomoże, bo to nie mama robi ten bałagan, tak? Kochani, zacny widok to nie jest. O, powyłaziły mi włosy. O, może tak będzie ładniej. Kochani, zacny widok to nie jest, ale Sława nadrabia. Tu ja do ciebie mówię, Sława. Kochani, kończymy już tego vloga, bo ja nie wiem po prostu, ile mój organizm jeszcze dzisiaj zniesie. Witam wszystkich nowych, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. I do usłyszenia w następnym vlogu. Mam nadzieję, że mój stan zdrowia będzie już lepszy. A kotki dwa. Oła. O Jezu, zanim się w głowie kręci. Antoś, pożegnasz się? Pożegnasz. Do usłyszenia. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Co ja robię tu? Co ja tutaj robię?